z encykliki Mediator Dei papieża Piusa XII. Chrystus jest kapłanem, ale kapłanem dla nas, a nie dla siebie, ponieważ w imieniu całego rodzaju ludzkiego zanosi Ojcu Przedwiecznemu prośby i wyrazy czci religijnej. On jest żertwą ofiarną, ale dla nas, ponieważ w miejsce człowieka obarczonego grzechami stawia siebie samego. Już słowa apostoła: to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Domagają się od wszystkich chrześcijan, by w ten sposób wzbudzali w sobie, na ile ludzkie możliwości pozwalają, te uczucia, którymi ogarnięta była dusza boskiego Odkupiciela, gdy składał ofiarę z siebie samego. W każdym razie niech wzbudzają pokorne poddanie umysłu i najwyższemu majestatowi Bożemu składają uwielbienie, cześć, chwałę i dziękczynienie. Oprócz tego słowa te domagają się od nich, by przybierali w jakiś sposób postawę żertwy ofiarnej, by zapierali się samych siebie ze względu na przykazania Ewangelii, by z własnej woli i ochoczo podejmowali dzieło pokuty, by wszyscy z osobna brzydzili się tym, czego się dopuścili i za to czynili ekspiację. W końcu słowa te domagają się, byśmy wszyscy razem z Chrystusem ponieśli mistyczną śmierć na krzyżu w taki sposób, abyśmy mogli przypisać sobie myśl świętego Pawła: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.